Nagranie powstało w ramach programu Otwarty IKM, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu Artes Memerales, czyli projekcie córce naszego instagramowego konta pod tym samym tytułem, w którym dzielimy się z Wami bardziej i mniej zabawnymi anegdotami z historii sztuki, jak również bardziej i mniej, głównie mniej, zabawnymi memami dotyczącymi tematów, które omawiamy. Nazywamy się Paulina Ciecholewska i Ada Hallman i będzie nam bardzo miło, jeżeli spędzicie z nami te kilkadziesiąt najbliższych minut. Tematem naszego dzisiejszego odcinka jest, czy istnieje dobra i zła sztuka. Ado, czy spróbujesz odpowiedzieć na to pytanie? To zależy. Naprawdę to zależy. To jest po prostu bardzo skomplikowana, bardzo złożona kwestia i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie w moim odczuciu jest przejawem pewnej ignorancji, ponieważ nie jest to pytanie, na które istnieje prosta odpowiedź. Oczywiście tutaj się nie udało cały czas wypracować jednolitego konsensusu, więc w tej chwili możemy się po prostu zastanowić nad tym, co właściwie sprawia, że jakieś dzieło uważamy za dobre, jakieś dzieło uważamy za złe. I mogę oczywiście skoncentrować się na tym, co się składa na utwór w takim ujęciu prawnoautorskim. Natomiast w takim podejściu historyczno-sztucznym, które nas tutaj znacznie bardziej interesuje, to wszystko jest złożone, ale w zupełnie inny sposób. No tak na dobrą sprawę, tak jak wspomniałaś już wcześniej, można by odpowiedzieć na to pytanie i tak, i nie. Björk kiedyś powiedziała a propos muzyki, że nie ma złej muzyki, gdyż jeżeli disco polo, nie wiem, czy posłużyła się przykładem muzyki disco polo. Na pewno. Ale nawet jeżeli disco polo sprawia radość chociaż jednej osobie, a dobrze wiemy, że sprawia radość szerokiej masie osób, no to nie można uznać tej muzyki za złą. Czy tak samo jest w innych dziedzinach sztuki? Jeżeli spodoba się chociaż jednej osobie dane dzieło, to czy można powiedzieć, że jest złe? W ogóle wydaje mi się, że musimy sobie tutaj wprowadzić pewne rozróżnienie, dobrą i złą sztukę w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Nie zniechęcajcie się, ja mam puentę do tego. Ponieważ z jednej strony możemy oceniać to samo dzieło, jego jakość, jego przeznaczenie, ale z drugiej strony musimy się jeszcze zastanowić nad tym, czy w jaki sposób ono zostało wykorzystane. Ponieważ czy dany obraz, jakaś dana kompozycja jest zła tylko z tego tytułu, że została wykorzystana w złym celu, bo jeśli tak, to jeżeli w okresie III Rzeszy tworzono specjalne koncerty dla żołnierzy Wehrmachtu, które odbywały się zresztą u nas po sąsiedzku w Operze Leśnej i ich celem było ewidentnie wpłynięcie na morale żołnierzy, to czy takie wydarzenia sprawiają, że sztuka prezentowana na takich koncertach jest zła tylko i wyłącznie dlatego, że służyła złym celom, no bo propagandzie nazistowskiej? Tutaj jest kwestia tego, czy coś jest złe etycznie. No właśnie, to, że dane dzieło zostało wykorzystane w złym celu, w celu propagandowym i tak dalej, chyba nie stanowi o tym, że jakość tego dzieła też jest zła. Wydaje mi się też, że sztuka trochę cierpi na takim podejściu, że no jest odbierana w taki sposób, że jest czymś elitarnym i że żeby pójść do muzeum, trzeba się na tym znać. A to chyba nie do końca prawda. Ja w ogóle nie cierpię takiego czołobitnego podejścia do sztuki, bo ja z jednej strony w pełni się zgadzam z tym, że nie wynosimy ze szkoły rozmaitych kompetencji do tego, żeby poszczególne dzieła analizować i dokonywać ich takiej interpretacji zgodnej z jakimiś elementami metodologicznymi. Inną sprawą jest to, że każdy z nas ma pewne wrażenia wobec rzeczy, na które patrzy, których słucha i jakieś takie cenzurowanie tych wypowiedzi jest naprawdę moim zdaniem szkodliwe dla kultury tak szeroko rozumianej. No tak, zwłaszcza, że im więcej opinii na dane dzieło, obojętnie czy są to opinie pochlebne, czy wręcz przeciwnie,
To daje to szansę spojrzenia na dany obraz, czy cokolwiek z różnych stron. I takie konfrontowanie różnych perspektyw może być rozwijające. No właśnie, bo to, o czym mówisz, też jakoś zahacza o to, że my się generalnie boimy sporu. Sporu jako czegoś takiego z pogranicza wręcz, albo przemocy, albo tego, że co najmniej nie wypada. A tak naprawdę spory jako takie są twórcze, bo o ile mamy możliwość zderzenia różnych poglądów czy punktów widzenia, to w tym momencie wpływa to na rozwój, bo jeżeli zatrzymamy się na tym, że mamy jedyną prawidłową opcję i nie ma żadnej możliwości poddania czegoś krytyce, no to w sumie mamy problem. Bo w tym momencie zawężamy sobie jakieś pole widzenia i w pewien sposób może nawet robimy coś pod tezę. Bo co innego jest pokora i jakieś przyznanie przed sobą, że no dobra, ja nie mam jakiejś ogromnej wiedzy w zakresie, dajmy na to, malarstwa, więc nie będę się wypowiadać na temat tego, czy dany obraz jest dziełem sztuki. W takim sensie przyznania przed samym sobą, że nie jest się najwybitniejszym znawcą tematu, a co innego jest takie ścisłe zamknięcie się na to, że Jezus, nie, ja to nie wiem, ja nie mam ukończonych kierunkowych studiów, nie będę zajmować stanowiska w danej kwestii, proszę mi w ogóle nie zadawać pytań, mam jakieś swoje odczucia i wrażenia, ale proszę, nie chcę zrobić z siebie głupka, ktoś się będzie śmiał. No nie, nie, nie. No ja właśnie często spotykam się z takim stwierdzeniem, że no ja się na sztuce nie znam, pani, co ja będę oceniać, jak ja się nie znam. Nie trzeba mieć warsztatu krytyka sztuki, żeby móc oceniać to, czy dane dzieło mi się podoba, czy mi się nie podoba. Bo Mona Lisa może mi się podobać i może mi się nie podobać. I jeżeli takie dwie opinie się ze sobą zderzą, no to może być z tego całkiem ciekawa dyskusja. Swoją drogą tak się teraz powymądrzałam na temat rozmaitych kompetencji. Ja jakoś tak z tyłu głowy mam cały czas myśl o tym, że jednym z postów na Artes Memorales jest temat, dlaczego Dzieciątko Jezus wygląda jak stary dziad na niektórych pracach. Nie jesteśmy autorytetem, nie będziemy udawać, że jesteśmy. Paulina, cicho. My się tutaj zastanawiamy, czy istnieje dobra i zła sztuka, a tak się składa, że istnieje Muzeum Złej Sztuki. Tak, my pisałyśmy o nim zresztą w jednym z postów i to jest taka piękna i podnosząca na duchu historia, która udowadnia, że do sztuki w ogóle można podejść z jakimś dystansem, z pewnym poczuciem humoru. Oraz, że nawet w cudzysłowie zła sztuka zasługuje na muzeum. No pewnie. W ogóle pod tym względem trzeba przyznać, że my możemy podejść do tego patrząc z góry, że o Boże, te dzieła są śmieszne i to nie jest prawdziwa sztuka, ale to nie jest przypadek, że do tego muzeum przychodzą tłumy. No ale od czego się zaczęło? W 1993 roku... Piękny rocznik. Pan, który nazywał się Scott Wilson, znalazł na śmietniku obramowany obraz, który przedstawiał staruszkę z przyklejonym do tyłka krzesłem na tle żółtego nieba, latającymi dupkami na tym niebie, na łące z kwiatami. I ogólnie bardzo zachęcam Was do wygooglowania sobie obrazu pod tytułem Lucy in the Field of Flowers, czyli Lucy na łące z kwiatami. Naprawdę zachęcam w każdym razie. Panu Scottowi tak bardzo spodobało się to dzieło, że wpadł na pomysł, by może poszukać większej ilości tego typu utworów, by założyć w przyszłości placówkę, której będzie wystawiał tylko podobnej jakości kompozycje. Udało mu się. W latach 90. powstało Muzeum Złej Sztuki, w skrócie MOBA, w Boston, Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych. Przejdźmy może teraz do tego, jakież to fantastyczne dzieła się tam znajdują. I jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie zajrzeć w zakładkę memy na naszym Instagramie. Mamy tam kilka dzieł typu Studium Mony Lizy, albo w ogóle wygooglajcie sobie najlepiej obraz Blue Tango z dwoma pięknymi pieskami, który jest po prostu fantastyczny. No i właśnie! I przez takie estetyczne doznania nie jestem w stanie stwierdzić, że ta sztuka jest zła. Może jest zła warsztatowo. Wydaje mi się, że dopóki coś wzbudza emocje, rozbawienie, zdziwienie, to no właśnie, czy można taką sztukę nazwać złą?
Tutaj wracamy do tego, o czym mówiła Bjork, nie ośmielamy się z nią nie zgodzić, ale ja tak naprawdę myślę, że w ogóle wykorzystanie słowa zły w nazwie tego muzeum też jest jakąś taką formą dystansu, jakimś puszczeniem oczka i wydaje mi się, że trzeba mieć bardzo dużo złej woli w sobie, żeby uznać, że w samym pomyśle stworzenia takiego muzeum było coś z pogardy, z jakiejś próby obśmiania tych artystów, bo ja raczej postrzegam ten pomysł jako coś takiego ciepłego, ironicznego, właśnie tego pełnego dystansu do samej sztuki. Ale jeżeli widziałabym w tym jakąś złośliwość, to ponownie nie w podejściu do tej twórczości, tylko właśnie do tego hermetycznego i karmiącego się wzajemnie, wewnętrznie środowiska. To jest takie przekorne stworzenie instytucji na zasadzie, ha, teraz będziemy oglądać dwa niebieskie psy tańczące tango. I co nam zrobicie? I nie wiem, jest to pewne zagranie na nosie, i właśnie pewien taki kopniak w podejście, że sztuka musi być odpowiednio poważna. Sztuka poważna, sztuka wysoka. O, w ogóle określenie sztuka wysoka jest moim ukochanym. Bo tutaj też wydaje mi się, że idąc do instytucji kultury, trzeba mieć z tyłu głowy taką myśl, że sztuka jest w jakimś wymiarze pewnym laboratorium myśli. I to akurat tak bardzo mocno wybrzmiewa w Muzeum Sztuki Współczesnej, w którym pojawiają się prace na tyle świeże, że jeszcze nie zdążyły pokryć się taką patyną, przez którą w ogóle boimy się jakkolwiek przedrzeć. I do tych dzieł nie ma jeszcze tak bogatej bibliografii, że boimy się z tym dyskutować. Bo wiecie, jak to w ogóle jest z tą sztuką współczesną. A poza tym, Ada, słuchaj, sztuka współczesna. Ja bym to lepiej narysowała, tak? Mój 3-letni kuzyn by to lepiej narysował. No właśnie. Przepraszam, co to w ogóle jest ten geometryzm, tak? A poza tym, no, wystawienie termosu i danie do tego plakietki, co to jest za sztuka? Duchamp who? No właśnie, bo ja też pamiętam, że kiedy przygotowywałyśmy ten post o Muzeum Złej Sztuki, przeglądałyśmy rozmaite prace, wybierając te, co bliższe naszym sercom i te, co bardziej użyteczne pod kątem memów, to też się zastanawiałyśmy nad tym, na ile poruszać temat kiczu i zabrakło nam na to przestrzeni w naszych szalonych 6-slajdowych postach. Natomiast teraz może wykorzystajmy tę okazję i w ogóle zastanówmy się nad tym, gdzie ten kicz jest w tej złej sztuce. I czy jeżeli coś jest kiczowate, to od razu sprawia to, że dzieło jest złe? A może jest dobre, bo kicz też może być twórczy. I przyjmując jakieś definicje akademickie, my możemy z jednej strony sobie przyjąć, że kicz jest pewną antytezą dobrej sztuki, tylko że no właśnie tutaj znowu się pojawia hasło dobra sztuka, więc czy ośmielamy się dokonywać tego rozróżnienia w sposób zero-jedynkowy? No oczywiście Rembrandt, Rubens, Da Vinci, no dobra sztuka oczywiście. Oczywiście, Słowacki wielkim poetą był. Myślę, że możemy jeszcze sobie spróbować zamknąć trochę ten temat, nawiązując do jednej z teorii, która mówi, że kicz to jest nie tylko kwestia estetyki, ale w ogóle kwestia pewnej etyki i tego, czy dzieło kiczowate jest w ogóle etyczne pod tym względem, że nie zostało wykorzystane w jakiś sposób przedmiotowo. Ponieważ jeżeli wychodzimy z założenia, że sztuka ma w pewien sposób kreować rzeczywistość, no to sam kicz ją wyłącznie interpretuje. W jakimś stopniu przekłada tę rzeczywistość na określony nośnik, ale w tym momencie w ogóle nie jest sztuką. I mimo tego, że no ja nigdy nie uważam, że prawda leży po środku, bo prawda zawsze leży tam, gdzie leży, to tutaj mamy do czynienia z pewnym pojednawczym rozwiązaniem, którym może prawdą jest to, że kicz a sztuka to są pojęcia w pewien sposób przeciwstawne, ale to nie znaczy, że jedno drugiego nie napędza, trochę wyjaśnia, trochę inspiruje i że to wszystko tworzy w tym całym swoim rozróżnieniu pewną spójną całość, w którym te dwa przeciwstawne sobie zjawiska są w stanie funkcjonować i są dla siebie w jakiś sposób życiodajne.
Może teraz, Ado, spróbujmy ustalić jakieś takie nasze totalnie subiektywne kryteria i podzielić sztukę na dobrą i złą. Co stanowi, że dobra sztuka jest dobra, a że zła sztuka jest zła? O, ustalanie kryteriów i kart oceny to jest dokładnie moje ulubione zadanie. No dobra, ale powiedzmy, że mamy kilka punktów, co do których jesteśmy zgodne. Podkreślam też, że jest to całkowicie subiektywna tutaj teraz sprawa, nie? Tak. Z tym, bo to jest nasza opinia. To jest spontaniczny namysł na potrzeby podcastu. Dobra. No dobra, w porządku. Co sprawia, że dobra sztuka jest dobra? Jakie kryterium by tutaj pasowało? Ja myślę, że ponadczasowość. A żeby ustalić, że jakieś dzieło jest ponadczasowe i trafia do wielu ludzi, wielu pokoleń, no to trzeba jednak dać trochę czasu. Pewne dzieło musi okrzepnąć. Tak. Ja w zasadzie nawet o tej konieczności trwałości dzieła pisałam w mojej pracy magisterskiej, więc pozwólcie, że to będzie 5 minut na bycie nerdem i po prostu zacytuję Hannah Arendt. Hannah Arendt napisała: to, czy dany przedmiot jest przedmiotem kultury, zależy od jego trwałości. Trwałość zaprzecza funkcjonalności, która skazuje przedmiot na zniknięcie ze świata zjawisk, powodując jego nieuchronne wyczerpanie, zużycie. Kultura jest zagrożona wtedy, gdy wszystkie przedmioty wytworzone obecnie lub w przyszłości uznaje się wyłącznie za funkcje żywotnych procesów społecznych, tak jakby ich jedyną racją bytu było zaspokojenie określonych potrzeb, nie zwracając uwagi na to, czy owe potrzeby są wzniosłe, czy całkiem przyziemne. Oczywiście stosowny przepis zgodnie z prawem cytatu znajdziecie pod tym nagraniem. Nie ośmielam się zadzierać z jakimkolwiek wydawnictwem. Pomijając to zjawisko trwałości, no to podstawowym jakimś tam punktem wyjścia jest warsztat. Jaka technika, tak czy jest. Nie jest to jakaś fuszerka. Okej, czyli mamy trwałość i mamy warsztat. Co dalej? Walory estetyczne, chociaż może nie, tutaj akurat jest dosyć problematyczne, bo niektórzy artyści mogą świadomie epatować brzydotą, więc walory estetyczne może nie, ale... Ale właśnie to ta myśl, która stoi za danym dziełem, że może celowo właśnie zostało coś potraktowane lekko z buta, a na coś postawiono, ponieważ taki był zamysł, tylko że właśnie ten brak przypadku w danym dziele jest tutaj bardzo znaczące. Na co jeszcze byśmy mogły postawić tutaj? Może na pewne... Czy wzbudza emocje? Czy jak? Jest w stanie poruszać? Ale właśnie tutaj kolejny problem, bo jak zmierzyć to, co wzbudza emocje w człowieku? Bo to jest bardzo subiektywne znowu. No tak, to jest bardzo subiektywna sprawa, więc jeden człowiek może mieć inną wrażliwość niż drugi i dwie osoby mają różne opinie. Tutaj znowu właśnie wracamy do tego problemu. Tak, bo tutaj też to wszystko zależy od tego, w jakiej formie emocjonalnej jest dana osoba w chwili obserwowania tego dzieła. Tutaj zresztą możemy również w przypisach zamieścić książkę właśnie na ten temat, jak różne stany emocjonalne wpływają na nasz odbiór danych zjawisk. To jest wspaniała lektura, polecana zresztą na studiach z historii sztuki. Warto. Czyli podsumowując, żeby dane dzieło uznać za dobre, potrzeba ocenić jego warsztat, ilość talentu, jaką trwałość. Artysta posiada, trwałość, ponadczasowość, przesłanie oraz jak silne emocje wzbudza i brak przypadku w zastosowanych materiałach i środkach wyrazu. Tak jest. I w tym momencie musimy zadać sobie pytanie najważniejsze. Czy takie rozróżnienie załatwia sprawę? Nie, ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Dziękujemy za uwagę. Okej, czyli idąc tym tropem możemy uznać, że dzieła, które się w te kryteria nie wpisują, można byłoby uznać za sztukę złą i w tym momencie dochodzimy do ściany, ponieważ cała sztuka współczesna wpada nam w kategorię złej sztuki. No bo nie dostała odpowiedniej ilości czasu na to, żeby można było uznać, że jest ponadczasowa, tak? I w tym momencie wracamy w takim razie do właśnie tego, co też powiedziałam na początku, czyli czy da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie? No nie. Ale co sobie pogadałyśmy? To nasze. No ale też sztuka przeciętna, gdzie w takim razie się plasuje. Co jest takie sobie?
to, co spełnia 50% kryteriów, to, co spełnia 30% kryteriów, no nie da się w taki sposób niczego ocenić. Tutaj no, tylko i wyłącznie należałoby się kierować własnym gustem, no a krytycy sztuki oceniać według własnych kompetencji. Czy istnieje dobra i zła sztuka? Nie. 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 Ale tak długo, jak będziemy się nad tym zastanawiać, tak długo ten spór będzie i nas, i w ogóle jakąś debatę wokół kultury rozwijał, więc myślę, że... Znaczy, no w sumie myślę, że jednak należałoby powiedzieć tak, no bo to każdy sobie sam to może ocenić, co uważa za dobre i za złe. Nie ma takiej osoby, która uważa, że... A róbcie sobie, co chcecie. Róbcie sobie, co chcecie. Czyli podsumowując, nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje dobra i zła sztuka. Możemy mieć swoje przypuszczenia, ale przypuszczenia może mieć każdy, zarówno laik, jak i profesjonalista. My tak naprawdę chcemy się tutaj zastanowić, po co nam w ogóle jest sztuka? Do czego ona nam służy i dlaczego cały czas wiemy o niej mniej niż byśmy mogli? No dobra, ale żeby nie było, że pracujemy wyłącznie na teorii, zajmiemy się też żywą materią i postanowiłyśmy wprowadzić taką zasadę w tym podcaście, że na koniec każdego odcinka podzielimy się z Wami naszymi rekomendacjami na temat tego, co widziałyśmy, do czego obejrzenia chcemy Was zachęcić, a może czasami po prostu podzielimy się z Wami naszymi odczuciami na temat różnych wydarzeń, w których miałyśmy przyjemność wziąć udział. To może jako, że moja praca akurat w dużej mierze wiąże się z braniem udziału w rozmaitych wydarzeniach, ja zacznę. I temat, od którego chciałabym zacząć, już poniekąd poruszyłyśmy, kiedy mówiłyśmy o sztuce współczesnej, ponieważ ja chciałabym powiedzieć tym razem i zachęcić Was do wybrania się na wystawę niedawno otwartego działu Muzeum Narodowego w Gdańsku, mówię tutaj o Nomusie, w którym znajdziemy zbiory sztuki współczesnej gromadzone od lat przez nasze Muzeum Narodowe. Ja tutaj nie chcę jakoś zdradzać, na czym polegają i co przedstawiają poszczególne dzieła, ale ta wizyta skłoniła mnie do bardzo głębokiej refleksji nad tym, czy w ogóle ta sztuka współczesna jest potrzebna. Zresztą debata na ten temat miała też miejsce akurat w weekendzie otwarcia, ale mnie też skłoniła do takiej głębokiej refleksji na temat tego, dlaczego w ogóle sztukę współczesną traktujemy w taki sposób, że jej nie rozumiemy, że w ogóle nie chcemy mieć z nią nic do czynienia, trochę się jej boimy, odpycha nas, że jest dla nas taka dziwna. Co w ogóle sądzicie o sztuce współczesnej? Jezus, już strasznie długo mówię. Co polecasz tak w gruncie rzeczy? Bo już zapomniałam. Ja za to byłam w Teatrze Muzycznym w Gdyni na spektaklu Hairspray. No i bardzo dobrze się na nim bawiłam. I polecam wybrać się, żeby samemu się zastanowić trochę nad rasizmem współczesnym przy okazji oglądania spektaklu o rasizmie w latach 60. To już niemal wszystko na dziś, ale zanim się pożegnamy, chcemy jeszcze zaprosić Was ogromnie serdecznie do wysłuchania naszego kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy o... kradzieżach, wybuchach, piratach i o losach zawiłych pewnego dzieła znajdującego się w Muzeum Narodowym w Gdańsku, czyli... porozmawiamy o Sądzie Ostatecznym Hansa Memlinga. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, dziękujemy pięknie za dzisiaj. Słyszymy się już wkrótce, trzymajcie się ciepło i pa! Pa!